Zgadzam się z powszechną opinią, że to ja jestem największym młodym talentem w Lotto Ekstraklasie. Tak. Mało kto wie, że strzeliłem już gola dla samego Realu Madryt. Tak. Pech polega na tym, że w tym meczu grałem dla Legii i przegraliśmy 2-3. Tak. Z perspektywy czasu żałuję, że mój transfer do CSKA Moskwa nie doszedł do skutku. Nie. Gdyby nie kontuzja, dostałbym powołanie od Jerzego Brzęczka już na najbliższe zgrupowanie kadry. Nie. Śmiać mi się chce, gdy słyszę, że aby zostać poważnym piłkarzem, potrzebuje przytyć około 15 kg. Dobrze czuję się ze swoją wagą. Tak. Bardziej niż nad wagą, muszę raczej popracować nad swoją prawą nogą. Tak. Wszyscy widzą, że Ricardo Sapinto potrafi podostrzyć na konferencji prasowej. Zapewniam was, że to 1/10 tego, co dzieje się w naszej szatni. Nie. Mój transfer przebije rekord Jana Bednarka, najdrożej sprzedanego piłkarza Ekstraklasy. Nie. Łatwo poznać, które pytania są dla mnie trudne. Słysząc je, zaczynam się drapać po twarzy albo za uchem. Tak. Zazwyczaj jestem spokojnym i ułożonym chłopakiem, ale na imprezie po awansie na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy pokazałem, że to tylko pozory. Pomidor. Jeden gol i 4 ostatnie podania to bardzo mało, ale do końca sezonu suma moich goli i asyst będzie dwucyfrowa. Nie. Talent to za mało. Najważniejsza jest praca nad sobą. Potrzebuję kogoś, kto będzie mi o tym przypominał. Nie. Młody piłkarz, zawodowy kontrakt, duże miasto to bardzo niebezpieczna mieszanka. Tak. O, i to wszystko. To wszystko. 14 pytań. Pomidor wykorzystany w kluczowym momencie. Co? Co? Teraz przenosimy snop światła na Mateusza. I twoja seria pytań, Mateusz. Zaczynamy. Górnik Zabrze to najlepsze miejsce do rozwoju dla młodego piłkarza. Tak. Najwięcej w mojej karierze zawdzięczam Marcinowi Broszowi. Nie. Górnik Zabrze na pewno utrzyma się w lidze. Tak. Remisy z Wyspami Owczymi, odpadnięcie z Pucharu z drużyną Luksemburga. Nigdy nie schodziłem z boiska z większym poczuciem wstydu. Tak. Jestem najlepszym napastnikiem spośród środkowych obrońców w Ekstraklasie. Tak. Kiedyś grałem jako pomocnik, ale w kadrze młodzieżowej dostałem zakaz rozgrywania piłki od tyłu. Tak. Do tej pory jestem też skarbnikiem zespołu. $100 przekazane przez trenera Michniewicza to nasz talizman. Tak, mam jeszcze sobie. Wydamy je dopiero po awansie na Igrzyska Olimpijskie. Tak. To nieprawda, że polskim chłopakom brakuje luzu. Udowodniliśmy to na imprezie po awansie do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Pomidor. Pomidor. Będąc już zawodowym piłkarzem, grywałem jeszcze w Lidze Szóstek w Grodzisku Mazowieckim. Tak. Zamienię mistrzostwo z Legią na powołanie do pierwszej reprezentacji Polski. Nie. Tak naprawdę to spodziewam się telefonu od trenera Brzęczka już w przyszłym tygodniu. Nie. Kiedyś nie przepadałem za występami przed kamerą. Tak. Rodzina pomogła mi w analizie wywiadów i dziś nawet udział w Lidze Plus Ekstra to dla mnie po prostu pestka. Tak. I to było ostatnie pytanie.